Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Alan Wake's American Nightmare. No i jesteśmy dalej oczywiście w obserwatorium. Będziemy teraz odkręcać chudziwa. Więc zabierzmy się za to. Trzy mamy zaznaczone na mapie. Ja nie mam pojęcia, gdzie to jest za bardzo. Nie wiem, czy te pomarańczowe lampki mi wskazują, czy coś. Zaraz zobaczymy. Aha, amunicja do pistoletu sygnałowego. No tutaj nam pokazuje, ale ja nie wiem, gdzie to jest, to tutaj. Może tu się trzeba potem wrócić, bo to wygląda tak, jakby było przy tej amunicji. Tutaj. Gdzieś. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Dobra, wrócimy do tej gwiazdki później. To jest gdzieś na zewnątrz chyba, te kolejne gwiazdki. Ja nie wiem. Albo to gdzieś tu. Może tu? Jezu! Ja się wystraszyłam. Może w toaletach. Nie, dobra. Just remember, you need a, to three valves. It doesn't matter what order you do it in. Dobrze, już jest. Zaraz mnie tu zaatakują pewnie. Żadna nowość. Dobra, idziemy w tamtą stronę. Teraz. Jezu, to jest aż tam na dole. Ja mogę tu zejść w ogóle? Okej, żyję. I am alive! Tu jest strona maszynopisu. Gdzieś przy tym. Gdzie? Gdzie? Ała! Nie! Zostaw mnie! Dobra. Gdzie jest ta kartka? I've carried a flashlight and a gun for so long that I feel naked without either. It's all too often that I need them. The darkness protects the taken. Shadows crawl over their forms like living things, protecting them from harm. Blows that would injure or kill a human outright mean nothing to them as long as the darkness persists. But light makes them vulnerable. Light burns the shadows away. The darkness that drives them is still in them, but now they're vulnerable. Flashlight and gun. Sometimes it feels they're all I have left. No, czyli coś, co już wiemy już od dość dawna. Ale niech im będzie. O, tu są zapasy. Dobra, gdzie tu jest ten zawór? Gdzieś tu, o. Dobra. Nie, znowu jakieś upiory. Dajcie mi spokój. Okej. Teraz atakują przedmioty. Co jeszcze? Dobra, rozumiem, że tu już. Okej. Idziemy dalej. Są jakieś strony? Chyba nie. Przynajmniej nic nie widzę. Aha.
Aha, to jest amunicja. To jest to nadal to główny. Aha, wróciliśmy się do początku, okej. Okay. Idziemy tędy. O, tu będzie chyba następny. Oczywiście, gdzie? Bardzo ładnie, Alan. Załaduj sobie amunicję. I odkręcamy. Punkt kontrolny, yeah. Dobra, wracamy do pani doktor. Jak zwykle. Dobra, postrzelamy teraz. O, Jezus Maria! Jezu, on jest szarżujący! No, uzupełnimy zapasy w środku. Otwierać! Dobra. No jeszcze się świeci na pomarańczowo, żeby mogło się przestać świecić. I released all the valves, doctor! Is it working? Just bear with me a moment! Yes, I believe you've got it sorted. It's working again. Nicely done. Może mnie pani wpuści tam na górę. Sounds like trouble. I don't think they're happy with our success. No nie. Znowu coś nie tak. Look out, they found a way in. Bezczelność. O! Shit! On tu już wlazł. Jak on to zrobił? Au! Nie! Ale oni mnie otoczyli! Niech się rzucało tym granatem błyskowym. Czekajcie. Tył klawiszy. Aha, środkowy. Dobra. Look out, they found a way in. Ha ha ha. Macie jeszcze jeden. A nie, bo to tylko chyba z mroku. Kurde, skąd oni się tak biorą nagle? Załaduj. Nie! No kurka! Nie zgadzam się. No, tak jakby. Zamiast od razu mnie tam wziąć na górę. Nie, pewnie zgiń, umrzyj se tam na dole. Co mnie to obchodzi? Wyładowuje mi się bateria na tym. Taka. Oh yes, it's coming in loud and clear. It's amazing. I'm not sure what it is yet,
let alone where it's coming from, but it's interacting with our system somehow. Like it was intended for us. But I don't understand how that could be. Maybe that's just how the story goes. What? Never mind. Is there a way I can hear it? Or however this is supposed to work? I think the signal is incomplete somehow. But you should be getting a printout of it now. What do you mean it's incomplete? It's almost as if we're only getting a fragment of it. I need the whole thing. This is important. I'm sure it is, but this is all we're getting. Did the man who looks like me get the whole thing? He locked me out of the booth, so I have no way of knowing. But I can tell you that he didn't really seem to understand it. So, what's in the sky? It doesn't make any sense. The stars are just... they're wrong. I thought I'd be able to see something, but it's like I'm looking at a sky that's just... it's not the right sky. But that's impossible. I consider myself a rational man, Doctor. But this isn't a thing you can measure or explain. I've seen impossible things that have taught me just to roll with some punches. It's either that, or go insane. I find it disturbing that you sound like you're speaking from ample experience. No cóż. Weź według sygnału. Okej, a gdzie on jest, to... A printout of a signal. It, too, is a weapon created by the Champion of Light. In its words, stirs a new reality. But it is incomplete. And yet, it provides a roadmap for the man to follow. A course that will lead him to a place where he may confront his enemy. Czyżby koniec obserwatorium? Mały kartek znaleźliśmy, kurczę. Nie rozglądałam się za bardzo po okolicy. Mój błąd, znowu. Kino samochodowe w Night Springs. The drive-in. Once the site of lurid celluloid fantasies, it's now the site of an art exhibition. And yet, it's the search for closure rather than culture that brings the Champion of Light here. Pojawnik światła. To mi się kojarzy z Paulo Coelho. Była kiedyś taka książka, podręcznik Pojawnika światła. Okej, czyli to jest jakby nowy, nie wiem jak to nazwać, rozdział. To może rozdział za dużo powiedziane, ale jakby inny epizod. Więc myślę, że skończymy ten odcinek. Ja wiem, że jest dość krótki, ale nie sądziłam, że to pójdzie tak szybko, a poza tym, no, teren obserwatorium był jednak większy, tak mi się wydawało. Myślałam, że więcej będziemy po nim chodzić. Tu jednak tak nie bardzo. Dobra, więc następnym razem będziemy działać tutaj. Ciekawa jestem, czy w każdym miejscu będzie jakaś żywa istota, z którą będziemy mogli rozmawiać, bo tak na razie jest. Ale ciekawe. Ale w sumie to dobrze, bo mi się kamera wyładowuje, niestety. Baterię mam słabą, do niej nie wiem czemu. W każdym razie... tutaj skończymy. Obserwator było całkiem niezłe. Te pająki były, tak jak mówię, no były... w miarę. Nie wiem, tam może z raz czy dwa się wystraszyłam, raz mi się udało nawet zginąć. Jakimś cudem. No, poza tym, no jest tak... Na razie jest tak średnio, szczerze mówiąc. No, nie wiem, nie powala mnie jakoś na kolana ta gra. No. Także tyle ode mnie. Na razie i do usłyszenia następnym razem w kinie samochodowym. Wybieramy się na film, także zapraszam. No to dzięki i do usłyszenia. Cześć!